Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na, myślę, najważniejszej naszej konferencji prasowej, na której dzisiaj ogłosimy naszym mieszkańcom, naszym wyborcom program na poszczególne osiedla i program dla miasta. Nasze priorytety. Proszę Państwa, przede wszystkim chodzi nam o to, żeby mieszkańcy byli szczęśliwi i zadowoleni. Wiem, że może to brzmi jak banał, ale taka jest prawda. Szczęście jest w życiu najważniejsze oprócz zdrowia. Jak zdrowie? To zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. To jest pierwszy priorytet. Ja już wielokrotnie mówiłam, że jeden pedagog i jeden psycholog na placówkę nie wystarczy. Jest to nie do ogarnięcia dla osoby, która zajmuje się tym tematem. To jest pierwsza sprawa. Następna sprawa to są drogi. Modernizacja dróg osiedlowych, mniszek, chodniki, ścieżki rowerowe. Mniszek jest takim, jakby można powiedzieć, taką biedną siostrą, zapomnianym osiedlem, a przecież to jest piękne, fajne osiedle, gdzie mieszkańcy naprawdę są uśmiechnięci i proszą, czy możecie na przykład zmodernizować nam te drogi, te ścieżki. Chcielibyśmy też mieć dojazd fajny do miasta ścieżką rowerową. To jest też, że tak powiem, tutaj priorytet. Dalej, bezpieczeństwo przede wszystkim. Tutaj koleżanka Monika Grabowska zwróciła uwagę na bezpieczeństwo, jeśli chodzi o widmo wojny. Proszę, nie ukrywajmy, mamy za wschodnią granicą wojnę. Czy będziemy udawać, że jej nie ma? Nie, ona jest. Jest, proszę Państwa. Czy mamy schrony? Podobnież mamy. Czy wiemy, gdzie są? Ja osobiście nie wiem. Chciałabym się dowiedzieć. To jest też forma takiego priorytetu, żebyśmy wiedzieli, gdzie mam się udać w razie godziny W, która no niestety może nastąpić. Nas władze przecież na to przygotowują. Jeśli chodzi tutaj o mini park zdrojowy i tężnie, też uważam to za świetny pomysł. No i taki priorytet, gdzie dostajemy chyba najwięcej, można by powiedzieć, wiadomości od mieszkańców, to jest cmentarz dla zwierząt. Muszę tutaj napomknąć, że siedzi tutaj obok pan Zenon Różycki, który 10 lat temu pragnął stworzyć taki właśnie cmentarz dla naszych pupili w Grudziądzu. No nie było mu dane. Miejmy nadzieję, że uda się to zrobić teraz, w kadencji 2024-2029. Młodzi ludzie, proszę Państwa, ja rozumiem, że bardzo ważne są kluby i domy seniora, tak? Z poczucia gdzieś szacunku dla osób starszych, ale młodzi. Mamy mnóstwo pustostanów, mamy mnóstwo lokali, które stoją. Można by było zrobić takie kluby dla młodych ludzi i stworzyć po prostu coś, co kiedyś tętniło życiem. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, kiedyś były kluby osiedlowe, gdzie popołudniami można odrabiać było lekcje, zainteresowania swoje rozwijać, poczytać książki. Fajnie byłoby do tego po prostu wrócić. Jeśli chodzi tutaj, jeden z takich priorytetów to też poruszane jest sprawy, jeśli chodzi o szkolnictwo. Budowanie relacji nauczyciel, dyrektor, uczeń. Proszę Państwa, nie wystarczy tylko zwolnić dzieciaki z zadań domowych. Nie, nie, nie. Też trzeba budować te relacje, żeby dzieciaki miały do nas zaufanie, a przede wszystkim, żeby chciały z nami rozmawiać. Jeszcze raz podkreślam, do dzieci się nie mówi, tylko się z nimi rozmawia. Ja myślę, że Marku, chyba wyczerpałam tutaj, jeżeli chodzi o osiedle swoje, okręg numer 4, czyli ten trzy, właściwie kawałek tutaj można powiedzieć ulicy Chełmińskiej, tak? Strzemięcina, Rządza i Mniszka. Największy okręg, najwięcej roboty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, osiedle Lotnisko Dzierżyńskiego. Tak jak wszystkie nasze osiedla, tak i to osiedle wymaga modernizacji dróg osiedlowych, chodników, ścieżek rowerowych. Mini park zdrojowy z mini tężnią to jest nasz tutaj priorytet na każdym osiedlu, bo uważamy, że musimy wykorzystać nasze zasoby, które mamy i które, z którego nasi mieszkańcy powinni czerpać. Osiedle Lotnisko jest osiedlem większości jednak osób starszych. Do tego osiedla przyjeżdżają osoby młode, więc chcemy postawić najpierw na seniorów i dla nich utworzyć projekt aktywizacji rozwoju usług środowiskowych seniorów w miejscu ich zamieszkania. Za to dla młodych ludzi chcemy stworzyć miejsce wypoczynku dla matki i dziecka, place zabaw dostosowane dla dzieci niepełnosprawnych. Proszę Państwa, zdrowe osiedle to zdrowe powietrze. Mówimy nie spalarni śmieci. Nie spalarni śmieci. Chcemy żyć w czystym, pięknym, zazielenionym osiedlu.
Chcemy zmodernizować parkingi przy rodzinnych ogrodach działkowych, chcemy robić festyny, wystawy, aktywizacje osiedla, tak abyśmy ponadpokoleniowo łączyli się na tych osiedlach i żebyśmy mogli żyć jak jedna wielka rodzina. Jesteśmy dla mieszkańców i dla nich chcemy pracować i służyć. To inicjatywy mają wychodzić od mieszkańców, a my mamy te inicjatywy realizować. I pierwszy, najważniejszy priorytet to jest likwidacja pieców kaflowych, kontynuacja tego programu sprzed kilku lat, ale to musi być ściśle powiązane z wprowadzeniem specjalnej taryfy czy rekompensaty dla mieszkańców starych kamienic, tak żeby to ciepło systemowe warto było tak naprawdę zainstalować, tak, w tych budynkach, bo bez tego obciążenie dla tych mieszkańców po prostu będzie zbyt duże. Jeżeli chodzi o rozwój urbanistyczny i zagospodarowanie różnych placów, ruin, które są na terenie Starego Miasta, jest to ściśle związane z tym, żeby zweryfikować gminną ewidencję zabytków. Ja od lat już prowadzę dyskusję na ten temat, że nasza gminna ewidencja zabytków jest po prostu zbyt obszerna i utrudnia to uporządkowaniu dużej części właśnie Starego Miasta. I będziemy podejmować właśnie działania, żeby właścicieli wesprzeć w rewitalizacji i też prowadzić tą rewitalizację na majątku miejskim. Oczywiście infrastruktura jest bardzo ważna, parkingi takie dostępne, które będą również skoordynowane z ograniczeniem strefy płatnego parkowania. Dla mnie jest to niezrozumiałe, że dzisiaj praktycznie prawie 80% wypada z przychodów z budżetu miasta do firmy, która obsługuje strefę płatnego parkowania. Myślę, że gdyby ta strefa była mniejsza, to wcale nie wpłynęłoby to na ograniczenie wpływów do budżetu miasta. I przy tej okazji też chcemy mocno postawić na w zasadzie uruchomienie szaletów miejskich, bo tych miejsc w Grudziądzu po prostu nie ma. Stoi jakaś budka naprzeciwko inkubatora za wiele milionów złotych, a goście, turyści, mieszkańcy właściwie nie mogą skorzystać z toalety. Rewitalizacja podwórek, tutaj mówiliśmy o minitężniach i to jest program, który chcielibyśmy stosować w całym mieście, te minitężnie, ale szczególnie na Starówce, na Starym Mieście chcielibyśmy te podwórka zrewitalizować. To musi być więcej zieleni, więcej kolorów, chcemy wrócić do programu murali, mini murali, które będą utożsamiane z różnymi nazwami ulic, które miałem osobiście okazję sam wprowadzać. Pod takim hasłem Wrocław ma krasnale, Grudziądz ma mural. I tej zieleni na podwórkach chcielibyśmy po prostu więcej. Tak? Te wszystkie przejścia za kamarkami, żeby nie było obawy, że wchodzimy na jakieś podwórko i trafimy na jakiś rozpadający się szałerek, tylko że tam będzie fajna przystań, że można właśnie siąść sobie, porozmawiać, spotkać się z sąsiadami, jakaś ławeczka, jakiś fajny mini park, troszkę zieleni. Oczywiście, tak jak dla całego miasta, również dla tych osiedli, weryfikacja i modernizacja dróg, szlaków komunikacyjnych, ale w taki sposób przemyślany, żeby nie stawiać ścieżek rowerowych, a w środku ścieżki rowerowej słupy, które tak naprawdę ograniczają ten ruch i stwarzają zagrożenie. Tutaj bezpieczeństwo ponad wszystko. I bardzo bliski mi temat osobiście z uwagi na zaangażowanie w sport. Chcielibyśmy prowadzić taki zrównoważony rozwój sportu amatorskiego w kontekście tego sportu wyczynowego. Dla mnie to jest bardzo ważny temat, dlatego że sporo utalentowanej młodzieży ucieka z Grudziądza, szukając lepszych warunków do treningu, do wsparcia w uczestnictwa w zawodach sportowych. Mając świetne wyniki, tak naprawdę nie mogą liczyć na takie wsparcie miasta, jakie oferują im w innych ośrodkach. I tym sposobem chcemy zatrzymać młodzież tu właśnie w Grudziądzu, zachęcić, żeby zostali w Grudziądzu, że warto tutaj, bo my też chcemy w tą młodzież inwestować. A przede wszystkim ta infrastruktura sportowa, której brakuje, bo ja zawsze powtarzam, że w północnej części miasta nie ma tak naprawdę nawet hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli chodzi o priorytety dla tych dwóch dzielnic, to przede wszystkim mówimy tutaj o drogach gruntowych i o drogach dojazdowych do domu, szczególnie w dzielnicy Owczarki, gdzie dzielnica jest osiedlem młodych ludzi. Bardzo dużo ludzi tam się w ostatnich latach pobudowało, zdecydowało się, żeby tam założyć czy swoje rodziny i mieszkać,
ale największą bolączką tych ludzi jest dojazd do domu, szczególnie w okresie zimowo-wiosennym, kiedy stan dróg jest w opłakanym stanie. Jako mieszkaniec również wielokrotnie interweniuję w tej sprawie, no i zawsze słyszymy, że przygotowanie do przetargu, pytania, odwołania i czekamy z reguły do kwietnia, maja, kiedy te drogi zostaną naprawione. Dlatego proponujemy w pierwszej kolejności wykonanie inwentaryzacji dróg lokalnych, opracowanie planu poprzez obiektywne wskaźniki, jakie drogi będą w jakiej kolejności gruntownie modernizowane, ale do tego czasu może trzeba pomyśleć i zmienić sposób zarządzania drogami. Może wystarczy, czy nie robić przetargi, korzystać z usług obcych, ale nabyć odpowiedni sprzęt w ramach ZDM-u i wykonywać te lokalne naprawy bieżące w odpowiednim czasie, żeby mieszkańcy mieli sprawny dojazd do domu. Kolejna kwestia priorytetowa, która też już się od wielu lat przewija, to jest bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły do szkoły numer SP4 w Owczarkach. Wiemy, że tam jest kładka, wiemy, że jest bardzo duży ruch. Należy to jak najszybciej wdrożyć i zbudować bezpieczne dojście do szkoły. Kolejna rzecz, która budzi wiele emocji w ostatnim czasie, to jest przebieg planowanej linii CPK, która ma kilka wariantów i sporo z tych wariantów przebiega w okolicy Owczarek. Mieszkańcy są tutaj bardzo zaniepokojeni tym faktem, ponieważ część wariantów przebiega bezpośrednio przez nowo wybudowane domy lub w niedalekiej odległości od ich nowych domów. Brak tej komunikacji ze strony Urzędu Miasta jest porażający. Ludzie nie wiedzą, ludzie się dowiadują z mediów społecznościowych, z prasy o tym fakcie, a nie z miasta. Dlatego też tutaj naszym priorytetem będzie to, żeby ta była komunikacja, żeby wszystkie warianty były konsultowane i nie sprzeciwiamy się budowie tej linii, ale żeby te warianty nie przeszkadzały ludziom w ich nowych domach. Kolejna kwestia to jest aspekt już sportowy, który tutaj został poruszony. W tej części miasta nie ma żadnej hali z prawdziwego zdarzenia do uprawiania sportu. Dlatego chcemy tutaj rozważyć opcję albo modernizacji hali przy szkole SP4, albo budowy nowej hali w tym obszarze, w tej części osiedla. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nasz program to jest program praktycznie potrzeb i problemów naszych mieszkańców, naszych wyborców. To są programy osiedlowe, ale nie tylko. Dlatego, że uważam, że osiedla, miasto musi być spójne. Osiedla to też miasto i będę to powtarzał 55 razy. Natomiast jeżeli chodzi o moją funkcję, to chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli wygramy wybory, a myślę, że nasza drużyna zasługuje na to, żeby 7 kwietnia oddać na nas głos. Jeżeli wygramy wybory i ja zostanę prezydentem, to te wszystkie rzeczy, które problemy, chociażby zauważcie Państwo na tych spotkaniach, które żeśmy odbywali z mieszkańcami, schody zejściowe do Wisły na osiedlu Strzemięcin, jakie to musi być ważne? Uważam, że tak. I trzeba je po prostu tam pobudować. Ja będę odpowiadał osobiście i nie potrzebuję tu żadnych obietnic składać. Poznacie mnie Państwo. Nie pierwszy rok żyję w Grudziądzu i coś po sobie już. I my wszyscy mamy doświadczenia i to pozostawiliśmy. Wszystkie te rzeczy, które są ważne dla poszczególnych osiedli, są moim również programem wyborczym. Natomiast ja obiecuję, nie obiecuję, myślę, że muszę zrobić ukłon w kierunku mieszkańców, bo przez tyle lat władza stała tyłem do mieszkańców. Przede wszystkim mieszkańcom należy się, płacą podatki, audyty finansowe i organizacyjne, zarówno miasta, spółek miejskich, jak i szpitala. Nie będziemy się przerzucać, czy on jest zadłużony, czy niezadłużony, jest pogrążony i w części zlikwidowany. I taka jest prawda. Na czyje polecenie też nie jest istotne. Najważniejsze jest tak, zrobić audyty, przedstawić je mieszkańcom, wyborcom, bo to oni są ważni, a nie władza. Musimy zrobić przegląd dotychczasowych inwestycji, które się wlokły, które pogrążyły dziesiątki małych przedsiębiorstw. Czy były realizowane terminowo, a jak nie, to jakie były kary nałożone na te przedsiębiorstwa? Jakie były przyczyny przewlekających się inwestycji? Najważniejsze to, co jest. Skreślenie z planu inwestycji spalarni śmieci w mieście. Ja już nie będę się pastwił ze względu na medycynę,
co kto jak myśli i kto co myśli i jaki to jest objaw medyczny. Budować spalarnie śmieci w mieście? No szanowni państwo, w czyim ona jest interesie? Na pewno nie w interesie mieszkańców. I trzeba się o tym przekonać. I ja myślę, że jeżeli się komukolwiek wydaje, że tej spalarni nie będzie, jeżeli wygra mój konkurent, to ja państwu powiem, że na drugi dzień będzie podpisana umowa, bo już jest wszystko przygotowane. Myślcie o sobie, o swoich rodzinach. Najważniejszą rzeczą, która rzeczywiście się należy mieszkańcom, chociażby po tym okresie pokovidowym, to jest szpital. Szpital nowoczesny, pełnoprofilowy i przede wszystkim działający. Nie tak jak teraz, z zamkniętym SOR-em. Kpina. No na to sobie nie możemy pozwolić. I państwo sobie musicie, znaczy nie musicie, ale będziecie pewnie myśleli przez cały jeszcze tydzień i 7 kwietnia podejmiecie decyzję. To, co jest najważniejsze, my nie będziemy mieli nic do ukrycia, więc w pierwszej kolejności, w pierwszym chwilach urzędowania powołam rady osiedlowe. Dlaczego rady osiedlowe nie mogą istnieć? Bo co, bo patrzą na ręce władzy? Nie, bardzo dobrze, niech patrzą, niech wnoszą coś nowego. Na tym polega rozwój nie tylko demokracji, ale rozwój miasta obywatelskiego. Miasta, do którego, które to należy do mieszkańców. I tak powinniśmy myśleć i rządzić. Najważniejsze to, żeby młodzi mieli tutaj swoje miejsce w naszym mieście. To są mieszkania czynszowe dla ludzi młodych i to już dawno wymyślono, tylko trzeba to zrealizować. Myślę, że to się młodym ludziom należy. Ale młodzi ludzie też potrzebują gdzieś usiąść, poczuć się swobodnie, pod własnym nadzorem. Dlatego proponuję młodym ludziom przestrzenie loftowe na wzór czy stoczni w Gdańsku, czy Krakowa, czy gdzieś. Niech sobie sami urządzą. Ja takie miejsce mam dla ludzi młodych. Jeżeli wygram wybory, to będziemy to razem robić. Przestrzeń loftowa dla ludzi młodych. Również myślę, że ludzie młodzi to mają swoje problemy, ale swoją narrację życia, swoją narrację rzeczywistości. Marzy mi się też. Też mam marzenia, jeżeli mogę. Telewizja dla ludzi młodych, radio dla ludzi młodych, ale prowadzone przez młodzież. Przez młodzież. To młodzież musi mówić swoim językiem, o swoich problemach, do swoich rówieśników. Ja myślę, że to jest do zrealizowania, bo patrzyłem, ile to kosztuje i wiem, ile, łącznie z koncesją. Stać nas na to. Poza tym, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to proszę państwa, no nie może być tak, że Straż Miejska dysponuje jednym samochodem i jednym zepsutym. Czyli tak naprawdę trzeba niewiele włożyć, żeby patrole były na każdym osiedlu, żeby ta Straż Miejska była widoczna, bo innego, inaczej sobie nie wyobrażam bezpieczeństwa. No i przede wszystkim moja taka sztandarowa, bym powiedział, sztandarowy program, sztandarowa propozycja dla mieszkańców. To jest, nie mówmy już o rozbudowie żadnych kawałków sieci tramwajowej, bo to jest jakieś nieporozumienie. Należy nam się w Grudziądzu z tradycją, miasto z tradycją. Należy nam się tak zwana wschodnia linia tramwajowa, która będzie leciała od Placu Stycznia, poprzez lotnisko, koło szpitala, koło Rudnika, do centrum Niszka. Szanowni państwo, do centrum Niszka, a nie do toru. Myślę, że nas na to stać, a poza tym są programy. Wiemy, jak korzystać ze wszystkich programów, tych unijnych, tych norweskich, tych EOG, tych innych. Potrafimy to zrobić. Tylko musicie nam, nie musicie, ale po prostu państwo musicie dla siebie wybrać dobre. A to dobro płynie od nas. Ja myślę, że państwo 7 podejmiecie decyzję. Natomiast jeżeli wygram wybory i zostanę prezydentem, to gwarantuję państwu, nie będę narzekał. Nie będę uciekał od niby długów szpitala, to jest kredyt inwestycyjny, ja tego... Ludzie w mieście i mieszkańcy to rozumieją, że to jest kredyt inwestycyjny, władza tego nie rozumie. No, widać, jak Grudziądz wygląda, bo władza pewnych rzeczy nie rozumie.
nie będzie mi przeszkadzało 300 milionów obligacji w mieście i ponad około 400 milionów długu spółek miejskich. Po prostu umiem zarządzać zobowiązaniami, ale przede wszystkim umiem je również wykorzystać dla rozwoju naszego miasta. Państwo tego życzę. No, my wszyscy sobie też. Chcemy żyć w bezpiecznym mieście, które się rozwija, a nie zwija, które ma bardzo fajny charakter urbanistyczny i jest przyjazny dla mieszkańców. Jak będzie przyjazny dla mieszkańców, będzie przyjazny dla wyborców, będzie przyjazny dla przede wszystkim turystów, to będzie przyjazny dla wszystkich. To będzie miasto z przyjaźnią i z nadzieją w rozwój. Tego państwu, nam, a przede wszystkim państwu jeszcze raz życzę. Dziękuję bardzo. Czy bierze pan pod uwagę taką sytuację, a jest to możliwe, że zostaje pan prezydentem Grudziądza, ale nie ma większości w Radzie Miejskiej, bo takie sytuacje się zdarzają i większość jest z innych ugrupowań, co wtedy? Tak, oczywiście. Myślę, że to, co mówiliśmy na którejś z moich konferencji prasowych, ja po prostu umiem rozmawiać i będę rozmawiał. I nie wiem, nie wierzę w to, żeby po prostu wszyscy byli przeciwni swojemu miastu, swoim wyborcom, swoim mieszkańcom. Nie znam człowieka, który byłby przeciwny sobie. No jeżeli trafimy na takiego, no to poczekamy, może się zmieni. Myślę, że nawet jak będzie taka sytuacja, to ten nasz program będzie zrealizowany.